Nie wiem, jak wy, którzy byliście i uczestniczyliście w tym, ale ja ciągle jestem pod wrażeniem Night to Shine, tego balu, który miał miejsce tydzień temu. Było to wyjątkowe wydarzenie, w którym mieliśmy szczególnych gości, którzy walczą, czy żyją z niepełnosprawnością. Mieliśmy okazję razem bawić się, tańczyć i robić dużo różnych fajnych rzeczy. I to jest w zasadzie już moja trzecia impreza, taka taneczna z osobami z niepełnosprawnością. Nigdy nie byłem na, aż na takiej eleganckiej, ale dwie pozostałe były równie udane. W zasadzie mogę powiedzieć, że w życiu to były jedyne trzy imprezy taneczne, które lubiłem i które mi się podobały. Bo ja wiele rzeczy nie umiem robić, ale tańczyć to chyba najlepiej nie umiem robić. Dlatego nie lubię takich imprez zwykłych, gdyż no nie potrafię. Kiedyś moja żona powiedziała mi taki piękny komplement. Mówi, kochanie, ja to cię podziwiam, bo ty jak tańczysz, to twoja każda kończyna tańczy niezależnie od siebie. Po jakimś czasie doszedłem, że to nie był komplement. Ale taka jest prawda. Natomiast kiedy byliśmy tam razem tydzień temu, ja się mogłem tańczyć, bawiłem, nie czułem się osądzany. A czułem się, ale zaakceptowany nawet z moim słabym tańcem. To jest w tym gronie po prostu czułem się swobodnie, gdyż nikt mnie nie oceniał, nie osądzał, a czasami wydaje mi się, że kiedy jestem na zwykłej imprezie, tak się dzieje. A zresztą nie dzieje się, bo nie tańczę. Ale tak to jest, że nie lubimy być osądzani. Nie lubimy, kiedy ludzie nas osądzają, a zwłaszcza kiedy robią to często niesprawiedliwie, albo zbyt pochopnie, albo nie znając naszej motywacji, naszych zamiarów, oceniają nas negatywnie. Generalnie ludzie nie lubią być osądzani i oceniani. Dzisiaj żyjemy w takiej kulturze, że często słyszymy, nie osądzaj, nie sądź mnie. Kim ty jesteś, żeby mnie osądzać? Jakie masz prawo do tego? Ludzie nie lubią być osądzani. I często też cytują słowa Jezusa i w zasadzie to chyba są dwa najbardziej znane słowa Jezusa, używane przez chrześcijan, a nawet też niechrześcijan, a często używane przeciwko chrześcijan, przez niechrześcijan. To są słowa nie sądźcie, słowa, które Jezus kiedyś powiedział. I chociaż to nie były słowa, to nie jest koniec zdania i była dalsza wypowiedź, to oczywiście tej dalszej części nikt już nie cytuje, ale te słowa nie sądźcie. Jest przytaczane często i często jest skierowane do chrześcijan. I często tak się zdarza, że rzeczywiście chrześcijanie mają tendencję do sądzenia i to często do takiego niewłaściwego sądzenia. I często tymi słowami, jak pałką, dostajemy po głowie, bo rzeczywiście sądzimy, osądzamy i potępiamy. A ludzie nie lubią być osądzani. Niektórzy idą dalej i takie jest popularne stwierdzenie, które często jest tatuowane. Tylko Bóg może mnie osądzić. To jest bardzo, bardzo popularny tatuaż. Kiedy studiowałem, rzuciłem to w Google, żeby zobaczyć. Rzeczywiście bardzo wiele takich tatuaży jest i po polsku, czy po angielsku. I tak to jest, że przeważnie osoby, które więcej zbroiły, tym większy ten tatuaż mają, bo często więźniowie właśnie albo jacyś kibole mają tatuaże często na całe plecy. Ale myślę, że przebiła wszystkich pewna turecka celebrytka, która również zapragnęła mieć ten tatuaż taki, tylko Bóg może mnie osądzić. I chciała to mieć w języku angielskim, ale nie mówiła po angielsku. Nie mówił też po angielsku jej tatuażysta, więc postanowili przetłumaczyć sobie te słowa z tureckiego na angielski. A że akurat nie było nikogo w pobliżu chyba, kto mówił po angielsku, użyli tego Google Translator i przetłumaczyli. No więc wytytułowała sobie i bym pokazał zdjęcia, ale nie przystoją te zdjęcia tu w kościele. Wytytułowała sobie to, co myślała, że tatuuje, tylko Bóg może mnie ocenić. Najpierw czytam po angielsku, a później postaram się przetłumaczyć. Tak, co jej wyszło z tego tekstu. I am a judge
a single God with my wrongs and wrongs. Czyli zamiast tylko Bóg może mnie osądzić, napisała sobie, mogę oceniać pojedynczego Boga moimi pomyłkami i pomyłkami. I no nie wiem, czy może mnie osądzić, bo może zrobiła to specjalnie po to, żebyśmy my tutaj w Polsce o tym mówili, bo gdyby zrobiła normalny tatuaż, pewnie nikt by o tym nie wspomniał, ale może nie, bo nie musiała tego robić aż tak wielkiego, bo ten tatuaż ma akurat metr długości, zaczyna się od kolana, czy tam od pachy, aż do kolana na całym boku jej ciała. Tak jest, że ludzie nie lubią być osądzani i twierdzą, że tylko Bóg może ich osądzić. Przytaczają słowa Jezusa, nie sądźcie i myślą, że to już jest koniec, że tak jest, że my nie powinniśmy, że nikt nie powinien sądzić, nikt nie ma prawa ich osądzać, nikt nie ma prawa im mówić, osądzać, czyli mówić opinię na ich temat albo konfrontować ich z czymś złym, co robimy, bo w zasadzie teraz już nie ma zła, skoro nikt nie może osądzać, każdy ma swoją prawdę, moja prawda jest taka, ty możesz mieć swoją, nie ma jakby prawdy absolutnej, jest pewny relatywizm, ale gdyby tak było, że Jezus powiedział, nie sądźcie i nikt nie mógłby sądzić, nikt nie mógłby mieć opinii, nikt nie mógłby, nie byłoby zasad w zasadzie, byłaby pełna anarchia i świat byłby okropny. Czy wyobrażasz sobie ktoś, kto staje w sądzie, bo popełnił przestępstwo, jaki przestępca i mówi do sędziego, kim ty jesteś, żeby mnie osądzać? Tylko Bóg może mnie osądzić. Pewnie dostałby dodatkową karę za obrazę sądu. Ale tak to jest, że nikt nie lubi być osądzany, a nawet często jest tak, że sędziowie też nie lubią być osądzani, bo kiedy wydają jakiś wyrok i ludziom się to nie podoba i osądzają ten wyrok, mówią, a kim wy jesteście, żeby osądzać nasz osąd? Bo nikt nie lubi być osądzany. I kiedy rozmawiałem się z takim człowiekiem, który tak mówi, nie sądźcie przecież, jak wy chrześcijanie to jesteście takimi hipokrytami, obłudnikami. Jezus mówi, żeby nie sądzić, a wy czepiacie się różnych rzeczy. Ale a kiedy się próbujemy wytłumaczyć, że no tak, on powiedział, nie sądźcie, ale tam dalej jest jeszcze wytłumaczone, dlaczego, co i jak. To są już wasze szczegóły. Powiedział, nie sądźcie, a nie powiedział nigdy sądźcie. I tu by ten gość się zdziwił, bo w zasadzie Jezus powiedział sądźcie. Nawet w jednym wersecie powiedział nie sądźcie i sądźcie. Więc można powiedzieć, że sobie zaprzecza, ale oczywiście tak nie było, bo Jezus w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 24 wersecie powiedział tak. Nie sądźcie z pozorów, ale sądźcie sprawiedliwie. Bo te słowa nie sądźcie, które później za chwilę będziemy studiować i czytać, również dotyczą pewnego rodzaju osądzania. Tak samo jak tu Jezus mówi, nie sądźcie powierzchownie. Jezus mówi też, nie patrzcie na to, co zewnętrzne, patrzcie na serce. Sądźcie sprawiedliwie, więc poznajcie całą prawdę i wszystko związane z tym, zanim wydacie osąd, zanim powiecie coś, czy wydacie opinię. Także dzisiejszy tekst, który za chwilę będziemy studiować sobie wspólnie, jest napisany w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale i jest jakby kontynuacją kazania na górze, które Jezus wygłosił na początku swojej służby. Jest to jakby takie jego sztandarowe kazanie, które jakby przewróciło obraz świata i tego, co ludzie myśleli do góry nogami. I wcześniej czytamy, że Jezus mówił o tym, o gniewie, o przebaczeniu, mówił o miłości do bliźniego, mówił o cudzołóstwie, o jałmużnie, o modlitwie, o poście. I to wszystko tłumaczył i to wszystko jakby nadawał nowy standard. Mówił, że słyszeliście, nie zabijaj. Ja wam mówię, nawet jak się gniewacie, to jesteście winni grzechu. Nie cudzołóż, a nawet jak pomyślicie swoim umyśle o kimś pożądliwie, to już jakbyście popełnili cudzołóstwo. I pewnie tak było, że ludzie, którzy siedzieli, słyszeli już te słowa wcześniejsze, to pewnie niektórzy myśleli sobie, a dobrze, że ci faryzeusze to są, oni muszą to usłyszeć. Bo Jezus odnosił się do obłudy w tych poprzednich słowach, więc a ci to powinni to usłyszeć, dobrze im powiedział. Pewnie faryzeusze, którzy też tam byli, słyszeli, myśleli, a dobrze, że ci tutaj mniej wierzący, mniej pobożni ludzie to słyszą, bo może to im pomoże. A może też tak jest, że dzisiaj ktoś będzie tutaj siedział i spojrzy w bok albo do przodu, myśli, o, dobrze, że tam jest tutaj, ty musi słowa usłyszeć.
albo dobrze, że moja żona, albo mój mąż tu jest, bo to będzie do niego skierowane. Więc chciałbym, żebyśmy pomyśleli, że te słowa są do mnie, czyli do ciebie, żeby każdy z nas przyjął je do siebie, a nie myślał o kimś innym, do kogo mogą być skierowane. Słowa, które Jezus wtedy powiedział także do nas dzisiaj. I bardzo ważny jest kontekst, te wyrwane dwa słowa, nie sądźcie, które jakby, kiedy wyrwiemy je z całej wypowiedzi, mogą nabrać innego znaczenia. Kontekst jest bardzo ważny i pewna firma kiedyś postanowiła wydać kalendarz dla chrześcijan. Myślałem, że na pewno dobrze będzie, jakby na każdy dzień był jakiś fajny werset biblijny, który jest taki zachęcający, który zawiera jakąś obietnicę, żeby ludzie czytając tego dnia rano, kiedy otworzą nową kartkę, poczuli się zachęceni i tacy zainspirowani. No i tam różne, oczywiście tych wersetów w Biblii jest mnóstwo inspirujących, czy takich, które zawierają obietnice, na każdy dzień jakieś wybrano. Niektóre, oczywiście wszystkie bardzo fajne, ale na jeden dzień został wybrany werset z Łukasza 4 rozdziału i 7 wersetu. Jest tam napisane tak: jeśli ty się przede mną pokłonisz, wszystko będzie twoje. Właśnie, jaka fajna obietnica, zachęcająca, że jeżeli się pokłonię, wszystko będzie moje. I w zasadzie, kiedy te słowa są wyrwane z kontekstu, brzmią dobrze, ale kiedy byśmy zajrzeli do całego tego fragmentu, się okazuje, że to są słowa, które padły podczas kuszenia Jezusa, kiedy szatan powiedział do Jezusa, zabrał go na górę, pokazał cały świat, mówił, że tylko się do mnie pokłonisz, to wszystko będzie moje. Kontekst ma znaczenie, bo jak się wyrwie słowa z kontekstu, mogą znaczyć coś zupełnie innego. Dlatego otwórzmy albo zobaczmy na ekranie na fragment, który mamy dzisiaj do rozważenia, 7 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 wersetu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Te słowa padają. I w zasadzie na tych słowach wiele osób się zatrzymuje. W zasadzie na pierwszych dwóch, ale niektórzy są nawet trochę bardziej duchowni, bo znają jakby cały ten werset krótki, ale mówi jakby to samo. Nie sądźcie, bo inaczej, bo i wy będziecie osądzeni. I gdyby to była kropka, no to rzeczywiście mieliby rację. Ale tu nie ma kropki, te słowa. Jezus mówi dalej. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo jak wy sądzicie innych, tak i wy będziecie osądzeni. Jaką miarę przykładacie innym, taka miara zostanie przyłożona wam. To, jak sądzicie, wróci do was. I wy tak zostaniecie osądzeni, ocenieni. I nie wiem jak wy, ale kiedy ja myślę, jakiego sędziego ja bym chciał mieć, kiedy byłbym na procesie, to ja bym chciał mieć sędziego, który jest sprawiedliwy, który nie wyda wyroku od tak pochopnie, ale pozna całą jakby moją sprawę, pozna moje motywy, pozna wszystkie okoliczności, które doprowadziły do tego, że się znalazłem przed sędzią i to co się wydarzyło, i żeby wydał sprawiedliwy wyrok, albo nawet jeszcze więcej, bo chciałbym, żeby sędzia był nie tylko sprawiedliwy, ale żeby był też łaskawy. Bo czasami to, co zrobiłem, kwalifikuje się do tego, żebym został osądzony i żebym poniósł konsekwencje tego, abym otrzymał wyrok. I sędzia może dać wyrok jakiś bardziej srogi, albo może dać wyrok łagodniejszy. Więc chciałbym, żeby mój sędzia był sprawiedliwy i łaskawy. Jezus mówi, jeżeli chcecie, żeby tak was traktowano, tak samo wy patrzcie i oceniajcie i osądzajcie innych. Bądźcie tymi, którzy są sprawiedliwi i łaskawi. Dalej czytamy. A czemu widzisz dźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę dźbło z oka swego, a oto belka jest wokół twoim. I kiedy ludzie to usłyszeli tam wtedy w koło Jerozolimy, w tamtych czasach, to musieli pewnie się roześmiać. Mówić, co, o czym on mówi? Przecież to jest absurdalny przykład, tak bardzo przesadzony. Jezus mówi, jeżeli widzisz u kogoś dźbło, jakąś małą drzazgę wokół, a zobacz, przecież ty masz wielką belkę, która sterczy ci z oka.
Jak chcesz wyjąć ten mały kawałek drewna, ten mały zadrę z tego oka, skoro w twoim oku jest taka wielka belka? To wygląda absurdalnie. Ale tak podobnie absurdalnie pewnie i dzisiaj wyglądają ci, którzy próbują być moralnymi strażnikami, którzy przychodzą i próbują osądzać tych, a sami mają za uszami dużo więcej. Sami mają belkę wielką, sterczącą z oka. I dalej Jezus mówi: obłudniku. I gdyby tu postawić kropkę, to wtedy w zasadzie ci ludzie, którzy mówią, że Jezus mówi nie sądźcie, to mają rację, no bo Jezus mówi nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, nie sądźcie, bo się nie do tego nie nadajecie, bo też jesteście winni, pewnie macie belkę w swoim oku, jesteście obłudnikami. Ale tutaj Jezus mówi obłudniką, hipokryto. On używa tego słowa, które tu właśnie pochodzi z greckiego, hipokryto. Hipokryt w tamtych czasach, to słowo pochodzi od aktora, a to był ktoś, kto odgrywał różne role. Miał różne maski, wychodził i odgrywał różne role. Był raz jedną postacią, raz drugą. Jezus mówi, wy fałszywi ludzie. Wyjmij najpierw belkę z oka swego. I tu można by postawić kropkę. Wiemy, o co chodzi. Jezus mówi, no tak, patrząc na błędy innych, niech przyjdzie na was refleksja po to, żeby pomóc wam. Wy musicie najpierw zająć się swoim grzechem i sami ze sobą poradzić, bo to, co masz wokół, jest wielkie i jest problemem. Ale tutaj też nie ma kropki. Jezus mówi, potrzebujesz stanąć przed lustrem, pokutować, wyznać swój grzech, poradzić sobie z tym grzechem, który jest w twoim życiu. Ale to nie jest jakby celem, bo tutaj nie ma kropki, jest przecinek. Dalej Jezus mówi, obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. I tu dopiero jest kropka. Jezus mówi, masz prawo zobaczyć źdźbło wokół swego brata i masz nawet obowiązek mu pomóc to źdźbło wyjąć. Bo źdźbło wokół, słuchajcie, to nie jest coś, czy można żyć, nie wiem, jak kiedykolwiek wam coś wpadło do oka, nawet jakiś mały paproszek, ale źdźbło to nie jest paproszek, to jest kawałek czegoś twardego. Z czymś takim nie da się żyć. To bardzo przeszkadza. To jest poważna sprawa. Jezus mówi, masz prawo i obowiązek pomóc, a więc musisz jakby zobaczyć to, musisz to dostrzec, musisz to osądzić, musisz to ocenić, że to jest złe. O ile wcześniej rozprawisz się z belką w twoim oku, czy rozprawisz się z tym, co jest w twoim życiu nie tak. Bo Jezus za każdym razem, kiedy mówi do nas, do chrześcijan, on pamięta o tym, że my nie żyjemy tu na ziemi tylko dla siebie, ale żyjemy też dla innych, dla wspólnoty, bo takie też było jego życie. Więc Jezus mówi, tak jak czytaliśmy wcześniej, nie sądźmy z pozoru, sądźmy sprawiedliwie, a tu w tym przypadku Jezus mówi, nie sądźmy jako obłudnicy, nie sądźmy jako hipokryci, którzy sami mają problemy, a starają się korygować innych. Jeżeli poradzimy sobie z grzechem, wyznając go, przynosząc go do Chrystusa, wtedy jesteśmy dopiero gotowi pomóc innym i powinniśmy to robić. Więc nie sądźmy obłudnie, ale sądźmy. Bo na jego słowa nie kończą się tylko na słowach nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, ale jest cała wyjaśniona sytuacja. Więc skoro wiemy, że mamy sądzić, ale jak to robić praktycznie? Wiem, że mamy być sprawiedliwie, nieobłudnie, ale jak to zastosować w naszym życiu? I za chwilę chciałbym wam podać kilka punktów, jak być złym sędzią. Jak źle to robić, po to, żebyśmy wiedzieli, czego nie robić i poprzez negację się nauczyli. A może też, kiedy podam te zasady złego sędziowania, może jakieś coś nam zadźwięczy w sercu, i wtedy będziemy wiedzieli, że to może jakaś belka, może nie belka, może jakiś mały patyk, a może źdźbło w naszym oku jest, z którym musimy się zmierzyć. Więc żeby być złym sędzią, który ocenia i osądza niewłaściwie, po pierwsze,
utwierdzaj w sobie przekonanie, że jesteś lepszy od innych. To jest dobre wyjście dla tego, by być złym sędzią i żeby od tego rozpocząć. I myślę, że często niestety mamy też takie podejście, że udaje nam się, że jesteśmy lepsi od innych i tak jakby z góry traktujemy innych. Wydaje nam się, że jesteśmy częścią tego kościoła. Nasz kościół jest lepszy niż tamten. Jesteśmy bardziej dojrzali w wierze. Tamten dopiero zaczął. A widziałaś, co ona nałożyła do kościoła? Albo ten znowu sobie nie poradził ze swoim nałogiem. Trzeba mu pomóc. My lepsi musimy, my mocniejsi musimy pomóc tym słabszym. Ten problem z tym, że ludzie czuli się lepsi od innych, zaczął się już od samego początku. W liście do Rzymian czytamy o chrześcijanach, którzy podzielili się i którzy traktowali się jako gorszych, czy traktowali się z góry, kiedy w Rzymie nastąpił podział na tych, którzy jedli mięso ofiarowane w świątyniach pogańskich i na tych, którzy nie jedli. I ci, którzy jedli, traktowali tych, którzy nie jedli na słabych w wierze, czyli gorszych. A ci, którzy nie jedli, patrzyli na tych, którzy jedzą, na tych, którzy profanują swoją wiarę przez to, że jedzą mięso ofiarowane poganom. W Koryncie jedni patrzyli z góry na drugich, bo oni się nawrócili, kiedy Paweł do nich przemawiał, a drudzy uważali się za lepszych, bo Apollos był tym, który ich przeprowadził do Chrystusa. I Paweł musiał ich tu ich napominać i korygować. Musiał ich osądzić i przypomnieć, że nastawienie takie, że ja jestem lepszy i dlatego mam prawo osądzać tych, którzy są gorsi, to jest bardzo błędne. Zresztą Jezus dał nam przykład tego, jak się uniżyć. On, który był równy Bogu, czytamy, stał, przyszedł na ziemię i się uniżył do poziomu sługi i służył nam. Więc jeżeli chcesz sądzić innych w przekonaniu, że jesteś lepszy od innych, to robisz to źle. To znaczy, że jesteś na dobrej drodze do bycia złym sędzią. Drugi punkt w poradniku złego sędziego to jest taki: zawsze zakładaj najgorsze intencje. Przecież on, gdy to mówi, na pewno chciał mnie obrazić. Albo gdy ona to wzięła, to na pewno chciała to ukraść. Albo nałożyła to, bo chce kusić, albo chce coś zrobić. Ludziom często narzucamy swoje motywacje, albo przyjmujemy najgorsze intencje, które w działaniach tych ludzi. I to jest bardzo niewłaściwe, albo że, chyba, że chcesz być złym sędzią, to jest to, co musisz robić. Ja generalnie staram się zakładać pozytywne intencje ludzi i tak myślę sobie, że jestem człowiekiem, który zakłada pozytywne intencje. Często nawet słyszę od swoich kolegów, ty taki poczciwy, ale głupi i naiwny jesteś, że wierzysz ludziom. I tak mam o sobie dobre zdanie i miewam na ten temat, ale kiedy myślałem sobie, jaki przykład tu mogę użyć, tak myślałem i nagle mi olśniło, no przecież wczoraj. Wczoraj byłem w Łodzi i tam postanowiłem popracować troszkę nad kazaniem jeszcze, więc wybrałem się do kawiarni w manufakturze i kiedy tam wchodziłem do manufaktury, podszedł do mnie taki młody mężczyzna, miał w ręku garść drobniaków, mówi, daj mi parę groszy, czy tam parę złotych na coś do jedzenia, jestem głodny. I spojrzałem na niego, młody, zbudowany dobrze, zdrowy, czysto ubrany, czysto wyglądający, ogolony, ładnie uczesany, ładne ciuchy. Nie wygląda na pijanego, nie wygląda na ćpanego. Zignorowałem go, poszedłem dalej. Pomyślałem sobie, jakiś leniwy cwaniak szuka frajera. Założyłem najgorsze intencje. Oceniłem go, nie poznając, oceniłem go z pozorów. Nie zatrzymałem się, nie zapytałem się, jaka jest historia. Może rzeczywiście jest
głodny, może rzeczywiście potrzebuje pomocy, ale ja założyłem najgorsze intencje i poszedłem dalej. Apostoł Paweł, kiedy opowiadał, pisał do Koryntian o działalności, odpowiedzialności apostołów, napisał tak: przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Apostoł Paweł mówił: zanim kogoś ocenicie, poczekajcie, aż wróci Jezus i on objawi, co tak naprawdę ci apostołowie mieli w sercu, czy ci nauczyciele mieli w sercu, jakie były ich zamysły, jakie były ich motywy, intencje. Bądźmy ludźmi, którzy zakładają pozytywne intencje, którzy nie wmawiają ludziom motywów, których nie mają. Czasami lepiej być naiwnym parę razy, niż założyć, że ktoś miał złe intencje, kiedy tych intencji nie było. Kolejny punkt w poradniku złego sędziego jest taki: twoja opinia jest lepsza i ważniejsza niż biblijne standardy. Wiemy, że Biblia jest podręcznikiem naszym. Ona zawiera wszystko, co nam potrzebne do życia i pobożności. I czytamy w 2 Tymoteusza, 3 rozdziale, 16 wersecie: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To, co mamy w Biblii, nam wystarczy do poprawy, do wychowania, do wykrywania błędów, do tego, aby człowiek stał się doskonały. Chociaż tego nigdy to nie osiągniemy na ziemi z powodu naszej grzesznej natury, ale może to, co jest w Biblii, jest wystarczającym podręcznikiem do tego. Ale my często wiemy lepiej. My wiemy, no tak, w Biblii mówię, a teraz jest sytuacja taka. I często osądzamy nie na podstawie biblijnych Bożych standardów, ale na podstawie tego, co nam się wydaje, że być tam powinno, albo że jak być, jak to być ma i co jest właściwe. Ja czasami lubię wchodzić na forum protestanckie. Tam są różne dyskusje fajne, można coś poczytać, się dowiedzieć. I też są różne takie wolne tematy. I pewnego razu było takie zapytanie, jakaś dziewczyna pisze, że przeprowadzam się do Warszawy. Czy polecacie jakąś społeczność, jakiś kościół, do którego warto zacząć chodzić, bo nie znam tam nikogo. No i tam niech ludzie zaczęli podawać różne kościoły, no na przykład ten. I pod każdym, jak gdyby, pod każdą propozycją objawiał się jeden forumowicz, który od razu pisał: nie polecam, byłem, za głośna muzyka, wytrzymałem 5 minut, uszy pękają. Drugi kościół, no to ktoś inny, jakiś inny kościół: nie polecam, byłem. Kazania jak dla dzieci. Proste, bez sensu. Inny jeszcze, nie ta teologia. I tak dalej, i tak dalej. I w końcu ktoś zapytał jego: a do którego kościoła ty chodzisz? Napisał: to żadnego na razie, bo nie mogę nic znaleźć odpowiedniego dla siebie. Więc ktoś inny napisał: chyba to może sam załóż swój kościół, w którym będziesz szczęśliwy, który będzie idealny. Nie odpowiedział na ten post, ale jestem przekonany, że nawet gdyby założył swój własny kościół, to nie byłby z niego zadowolony, bo dla niektórych opinia jest ważniejsza niż biblijne zasady czy biblijne standardy. Więc jeżeli chcesz być złym sędzią, opieraj się na swoich opinii, a nie na Bożym Słowie. I ostatni punkt w poradniku złego sędziego to jest taki: stale krytykuj i wytykaj ludziom błędy, bo twoim zadaniem jest obnażenie i zniszczenie grzechu. Często nam się wydaje, że właśnie, że to naszą odpowiedzialnością jest ta święta wojna z grzechem, że musimy go obnażyć, musimy go pokazać, musimy go pokonać. Ale jeżeli to jest nasza motywacja, to często na tej świętej wojnie padają niewinne ofiary. I to pamiętajcie, że to nie jest nasza walka z grzechem. Walka z grzechem już się dokonała. To Jezus pokonał grzech na krzyżu. To Jezus, kiedy umierał, zapłacił za grzech i go pokonał. Kiedy zmartwychwstał, zapłacił za śmierć. Więc naszym zadaniem nie jest
walka z grzechem, a naszym zadaniem jest przyprowadzenie ludzi do tego, który ten grzech pokonał, do Chrystusa. Naszą motywacją nie jest obnażenie i pokonanie grzechu. Naszą motywacją do tego powinna być miłość do ludzi i troska o to, aby ci ludzie mogli odnaleźć odpowiedź na problem, który ich męczy, na problem grzechu. Więc ta stała krytyka czy wytykanie błędów to nie jest dobra strategia. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, 29 wersecie czytamy tak: niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre do zbudowania, tak aby na słuchających mogła spływać łaska. To, co mamy mówić, ma budować. To, co mamy mówić, ma sprawiać, że na tych, którzy słuchają, spłynie łaska, a nie potępienie, nie poczucie grzechu czy poczucie winy. Kiedy Jezusa zapytano, jakie są najważniejsze przykazanie, pamiętacie, co powiedział? On powiedział: kochajmy, miłujcie swego Boga z całego swego serca, myśli i umysłu, a drugie jest takie: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I to właśnie powinna być motywacja nasza do tego, aby ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, przyjść i skorygować, czy skonfrontować kogoś z prawdą, czy skonfrontować kogoś z grzechem. Także, aby być złym sędzią, pamiętajcie, trzeba być, uważać się za lepszego od innych, trzeba zakładać najgorsze intencje, trzeba opierać się na własnej opinii, a nie na biblijnych standardach i stale krytykować i wytykać błędy i walczyć z grzechem. I mam nadzieję, że takimi nie będziemy, że będziemy właśnie przeciwni do tego, co teraz usłyszeliśmy. Bo tak to jest, że Pan Jezus powiedział do nas: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, nie sądźcie, bo tak jak miarę jak osądzicie, będziecie wy osądzeni. Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwie. I to jest to, na czym powinniśmy bazować. To jest to napięcie, które jest w każdym z nas, napięcie między prawdą a miłością, bo kiedy widzimy, że ktoś grzeszy, mam obowiązek pójść i skonfrontować go z grzechem. Bo tego wymaga prawda. Jezus mówił: kiedy widzisz, że twój brat grzeszy, pójdź do niego i go napomnij. A jeżeli nie posłucha, weź dwóch świadków i pójdźcie ze świadkami. A jeżeli to nie posłucha, to dopiero kolejny raz pójdźcie. Po trzecim razie dopiero jesteście zwolnieni jakby z dalszej odpowiedzialności za niego. Jezus też mówi, że aby to zrobić, najpierw pozbądź się belki, którą jest w twoim oku. Tak, żebyś miał jakby moralne prawo do tego. Więc prawda jest bardzo ważna, ale to, jak to robimy, też ma bardzo duże znaczenie. Bo można konfrontować bez miłości, a wtedy bardzo łatwo poprać w legalizm. Bo prawda bez miłości często prowadzi właśnie do legalizmu, do osądzania, do potępiania. Ale z drugiej strony, kiedy ktoś mówi: ale no tak, powinniśmy kochać ludzi i akceptować ich takimi, jakimi są i nie mówić o tych złych rzeczach, nie konfrontować ich z prawdą, to wtedy tak naprawdę miłość bez prawdy to jest fałszywa miłość, bo taka miłość prowadzi taką osobę do zguby, ponieważ nie powiemy mu o problemie, który go dotyczy, o śmiertelnym grzechu, który niszczy jego życie i pozbawia go życia wiecznego. Także jaka jest formuła dobrego osądu? Czy to znaczy 50% miłości, 50% prawdy i wtedy mamy tą idealną formułę? To nie jest dobra formuła. Bo dobra formuła na bycie dobrym sędzią i dobrego sądu i korekty innych to jest 100% prawdy i 100% miłości. Nie możemy iść na żaden kompromis z prawdą. Kiedy widzimy grzech, musimy go konfrontować, ale zawsze też musimy to robić w pełni miłości. Bo pełna prawda wymaga pełnej miłości. I takimi sędziami Pan Bóg chce, abyśmy byli.
abyśmy motywowani troską o drugiego człowieka konfrontowali go z prawdą, robiąc to z miłością.